będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Szczęść Boże słuchaczom. Witam po kilku tygodniach letniej przerwy, kiedy to zdarzyło się wiele rzeczy, czasem złych, ale i dobrych, w tym zwłaszcza sobotni warszawski marsz w obronie telewizji Trwam, na którym mieliśmy okazję się spotkać. Pokazaliśmy razem prawdziwą polską jedność i siłę. Dziękujemy za to Panu Bogu i wszystkim ludziom dobrej woli. A wracając do szarej rzeczywistości, na tle rozlewających się po Polsce wielkich afer i krzywd, dziesiątek tysięcy ludzi, jak chociażby poszkodowanych w aferze Amber Gold, trudno jest skupić uwagę na krzywdzie jednego człowieka. Media tylko przez chwilę zwróciły uwagę na tragedię gdańszczanina, pana Czesława Kowalczyka, który niewinnie przesiedział w areszcie tymczasowym, uwaga, 12 lat i 3 miesiące. Był podejrzany o zabójstwo znanego mężczyzny. Oskarżenie nastąpiło w oparciu o pomówienie innej osoby. Jak się okazało, pomówienie fałszywe. W międzyczasie pan Kowalczyk był dwa razy skazywany, za pierwszym razem na dożywocie, za drugim razem na 25 lat. Obydwa wyroki zostały jednak uchylone, a za trzecim razem został uniewinniony. Proszę pomyśleć, nie było prawomocnego wyroku, a ten człowiek siedział, siedział i siedział 12 lat i 3 miesiące. Aż jego niewinność stała się na tyle oczywista i jasna, że sąd gdański uniewinnił go nareszcie i wypuścił. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, tak stanowi konstytucja. Polska ratyfikowała też wszelkie możliwe konwencje i traktaty o ochronie praw człowieka. No i w tym państwie prawa, państwie tak mocno podkreślanych praw człowieka, człowiek bez wyroku może siedzieć w więzieniu 12 lat i nic się nie dzieje. A trzeba dodać, że rygory więzienne dla osób przebywających w areszcie tymczasowym są o wiele surowsze niż dla skazanych już więźniów. Tymczasowe aresztowanie podlegają bowiem ograniczeniom kontaktów z rodziną, ograniczeniom korespondencji i różnych innych form łagodzących więzienny rygor. Co może czuć niewinny człowiek trzymany 12 lat w więziennej celi? Trudno to sobie nawet wyobrazić. Chwała temu sądowi, który wreszcie dostrzegł niewinność człowieka i przerwał ten jego koszmar. Ale moralne potępienie i wstyd należy się tym wszystkim sędziom i prokuratorom, którzy swoimi decyzjami sprawili, że ten człowiek 12 lat niewinnie siedział. To nie pierwszy taki przypadek i obawiam się, że nie ostatni. Podobna rzecz zdarzyła się w Sądzie Gdańskim kilka lat temu. Młody, niepełnosprawny człowiek został skazany na 15 lat więzienia za zabójstwo dziecka. Słaby psychicznie, poddany udręce psychicznej przesłuchań, nawet przyznał się do zbrodni. Jako skazany zabójca dziecka znalazł się na samym dnie więziennego piekła. Po 4 latach wyszło na jaw, że zabójcą był kto inny. A wyszło to na jaw dopiero wtedy, gdy prawdziwy zabójca zamordował drugie dziecko. To drugie dziecko nie zginęłoby, gdyby aparat ścigania zamiast niewinnym człowiekiem w porę zajął się poszukiwaniem prawdziwego sprawcy. Znam podobną sprawę, która odbywa się w tej chwili na naszych oczach. Opowiadałem już o tym w jednym z poprzednich felietonów, że w białostockim więzieniu od 8 lat siedzi skazany za podwójne zabójstwo Jan Ptaszyński. Skazano go bez żadnych dowodów, a nawet bez poszlak. Mówię to na podstawie znajomości sprawy. I choć na miejscu zbrodni znaleziono obcy włos, który wielce prawdopodobnie pochodził od innego, prawdziwego sprawcy. Mimo to Ptaszyński został skazany. Do tej sprawy będę jeszcze wracał, bo trwają wysiłki o doprowadzenie do wznowienia procesu Ptaszyńskiego. Najgorsze jest jednak to, że w Polsce, jeśli człowiekowi dzieje się krzywda, a zwłaszcza jeśli krzywda dzieje się w sądzie, próby pomocy ludziom, tą krzywdą dotkniętym, spotykają się z odpowiedzią: przecież sąd orzekł, sąd skazał, sąd jest niezawisły. No cóż, niezawisły, ale to wcale nie znaczy, że nieomylny. Sędziami, prokuratorami są tylko ludzie i tu powiem wprost, nie zawsze najlepiej do tych funkcji przygotowani. Z głowami nabitymi paragrafami, ale nie zawsze mającymi życiowe doświadczenie, nie zawsze wyposażonymi w to, co nazywa się poczuciem sprawiedliwości. 12 lat w areszcie tymczasowym spędzone przez pana Czesława Kowalczyka to chyba rekord Europy. Nie słyszałem, by gdziekolwiek indziej, w tak zwanym cywilizowanym świecie,
można było człowieka trzymać tak długo. W każdym innym demokratycznym kraju coś takiego jest nie do pomyślenia, a gdyby się zdarzyło, byłby to skandal nad skandalem. W Polsce sprawa żyła na marginesie innych wydarzeń 2 dni i zgasła. Bo chodzi o jednego człowieka, o jednostkę. A jak pisał piewca komunizmu Majakowski, jednostka zerem, jednostka niczym. Niedaleko mimo wszystko odeszliśmy od tej ideologii. Los pojedynczego człowieka znaczy niewiele, można go podeptać. Choć Pan Jezus uczył przecież czego innego. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Ci prokuratorzy i ci sędziowie, którzy bezpodstawnie więzili Czesława Kowalczyka, najprawdopodobniej nie poniosą żadnej, nawet symbolicznej odpowiedzialności. Pewnie nawet nie spotkają się z jakimkolwiek odruchem środowiskowego potępienia. Są niezależni, niezawiśli i przede wszystkim nieodpowiedzialni, a ich zaniedbania już zostały przedawnione. Wielka nas czeka praca nad naszym państwem, żeby to zmienić, żeby zasada odpowiedzialności za swoje czyny dotyczyła wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy mają władzę nad losem innych ludzi. To jest zadanie trudne, ale wykonalne. Nie trzeba naruszać zasady niezawisłości sędziowskiej, trzeba jednak na tyle zmienić zasady odpowiedzialności służbowej sędziów, żeby niezawisłość przestała oznaczać nieodpowiedzialność. Musimy to zrobić, bo nikt z nas nie wie, kto następny zostanie tak skrzywdzony i podeptany, jak został skrzywdzony i podeptany pan Czesław Kowalczyk. Szczęść Boże, a także chroń nas Boże od doświadczenia ludzkiej niesprawiedliwości.